Wrocław zaistniał ostatnio w wielu światowych rankingach. Raz jest nagradzany za najpiękniejsze stare miasto, innym razem krytykowany za największe w kraju korki. Teraz analitycy z jednej z najbardziej znanych firm sondażowych, Mercer, uplasowali stolicę Dolnego Śląska w rankingu najlepszych miast do życia na 100. miejscu na świecie. Jakub Mielczarek. Wiedeń. Tu zdaniem ekspertów mieszkańcom żyje się najlepiej. Potem są Zurich, Genewa, Kopenhaga. Warszawa zajęła 79. miejsce, Wrocław 100. na 221 uwzględnionych w rankingu. Główne kryteria? Stabilizacja polityczna, poziom przestępczości czy komunikacja. Do tej ostatniej wrocławianie mają wiele zastrzeżeń. Tramwaje czasami po prostu się spóźniają, to mnie czasem denerwuje, bo trzeba będzie dojechać na czas. Atmosfera mi się podoba. Pełno ludzi jest non-stop, o której byś nie wyszedł. Ciągle coś się dzieje. Jedyne, co mi się nie podoba, że jest po prostu za dużo inwestycji zagranicznych, a nie polskich inwestycji. Wysoko oceniono ofertę kulturalną i oświatową Wrocławia. Wrocław został wyróżniony także w rankingu najbardziej perspektywicznych ośrodków biznesowych na świecie. Stolica Dolnego Śląska znalazła się w nim jako jedyne miasto w Polsce. Duża w tym zasługa firm budowanych od podstaw przez wrocławian. Bartosz i Piotr 5 lat temu wpadli na pomysł stworzenia nowatorskiej aplikacji Explain Everything, czyli multimedialnej tablicy, na której można rysować i tworzyć animacje. Doceniło, że 2 miliony użytkowników na całym świecie, głównie w Stanach, Kanadzie, Australii. UK. Zaczynali we dwóch, często, jak mówią, zmagając się z biurokracją czy brakiem pieniędzy. Teraz zatrudniają 30 osób. Przekonują, że w życiu warto być kreatywnym i samemu decydować o własnej karierze. Jeżeli ma się otwartą głowę i szuka się rozwiązań, to jej się znajdzie. Tak naprawdę bariery, jak to powtarza jeden mistrz motywacji, istnieją tylko i wyłącznie w nas. We Wrocławiu wciąż potrzeba lepszej infrastruktury, szczególnie drogowej, mówią przedsiębiorcy. Miasto ma natomiast duży potencjał kadrowy i to doceniają inwestorzy zagraniczni. Tutaj jest 140 tysięcy studentów, prawda, że co roku jest kilkadziesiąt tysięcy absolwentów, których można wybrać dobrych ludzi. W ciągu ostatnich 15 lat w aglomeracji wrocławskiej zagraniczne koncerny zainwestowały ponad 30 miliardów złotych. Dzięki temu pracę znalazło blisko 150 tysięcy osób. Wrocław, Jakub Mielczarek.